Parafrazując klasyka, pisać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale czy każdy powinien pisać? Każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Cześć, siemanko, witam na kanale RapGlass i zapraszam do obejrzenia dzisiaj nie obserwacji, nie recenzji, tylko troszeczkę inaczej. Jak sami widzicie, tutaj to trochę działa. Pragnę poinformować, że to ma też taki bardziej charakter informacyjny, że chciałbym wam pokazać, że w ogóle coś takiego istnieje, jak na przykład książka napisana przez Rahima. Tak, tak, to jest intro z pierwszego odcinka. Przekleiłem je tutaj, bo przecież tamten odcinek, jakbym dołączył do ostrego jeszcze mesa, to by był za długi, więc to pociąłem. Drugi odcinek jest o samym mesie, ale przecież nie dograłem intro, specjalnie zapowiedzi takiego wstępniaka do tego jednego odcinka, bo myślałem, że to będzie jeden odcinek, wiecie o co mi chodzi. Dlatego jest to wycięte, dlatego się tutaj tłumaczę. Jeżeli jest to pierwszy odcinek, który oglądasz z serii Książki Raperów, no to polecam ci zajrzeć do odcinka, który gdzieś się pewnie tutaj wyświetla, właśnie tutaj to robię. Odcinek o książce, o autobiografii Adama Ostrowskiego. Od razu wam powiem jedną rzecz. Nie dajcie się nabić w butelkę. Alkopoligamia, picie alko. Nie dajcie się nabić w butelkę. Drugi suchar dzisiejszego dnia, proszę docencie to. I nie zamawiajcie tej książki ze strony Alkopoligami, bo tak jak możecie zamówić sobie książkę Ostrego z Asfalt Shopu, tak tam na Alkopoligamia ta książka kosztuje 40 zł w twardej okładce. Do tego dojdzie wam wysyłka, więc prawie pewnie 60 zł za niecałe 200 stron. Trochę jednak, no, przesada. Warto zaznaczyć, że to jedyna książka w tym zestawieniu, w tym stosiku książek, który tutaj jest, że to jest jedyna książka napisana przez rapera, która nie opowiada o nim samym. Jest pisana prozą, kategoria literatura piękna polska, a nawet jak mówi nam tył książki, dobry, współczesny noir. Oczywiście, że to nie jest napisane przez Mesa, o samym Mesie to takie trochę wink-wink, puszczanie oczka, no bo głównym bohaterem tej książki jest Walter, 30-paroletni warszawiak, który chciałby zrobić karierę w branży muzycznej, ale na razie komponuje jedynie muzykę do reklam. 30-paroletni warszawiak o imieniu Walter, no kto to może być? No. Co za przypadek. I od razu zacznę też od tego, jeszcze póki sobie tego nie omawiamy, że to nie jest pierwsza książka tego autora. Może jak wiecie, albo i nie. Wydanie specjalne płyty Trzeba było zostać dresiarzem było pierwszym, w którym zebrał on dodatkowo do płyty oczywiście, w którym zebrał dodatkowo, jest dodany dodatkowo, już może po prostu powiem, co chodzi, Piotr Szmidt, wybór felietonów z lat 2011-2013. To felietony, które Mes pisał kiedyś, o ile dobrze pamiętam, na stronę T-Mobile Music. Było kiedyś coś takiego, zamknęło się to kiedyś coś takie. Lubiłem to czytać, kurczę, pamiętam, że sobie to nawet drukowałem, bo ja nienawidzę czytać na komputerze. Lubiłem sobie to wydrukować, przeczytać, pewnie się to ukazywało raz na tydzień, jak to felieton. No i to jest kilka z nich, jest tutaj zebranych. Reszta felietonów była przy płycie Ała, która została preorderowe wydanie, powiedzmy, preorderowe wydanie specjalne. Również wyglądało bardzo podobnie, tylko że okładka z tyłu to są taki niebieski parkiet i tam pewnie są 2014-2016, tak obstawiam. Nie wiem, czy to się da gdzieś znaleźć jeszcze taką informację w ogóle, bo na stronie to już tej płyty chyba nie ma, bo sobie chciałem domówić. Alkopoliglamia, love life. No, znajdziesz to? Chcę wiedzieć, żeby wam powiedzieć, że was nie okłamałem, jakie tam były lata, bo chcę, żeby to było dokładne, informacyjne, fajne, nie tylko rozrywkowe, że się tu spinam, ale że wam mówię, że jest Mes, że kiedyś wydawał też felietony i pisał to, i pisał też nie tylko w tym T-Mobile'u, ale pamiętam, że chyba w Wyborczej też to było. I tutaj mam jakieś zdjęcie, ale jest taka pikseloza, że nie widzę. 2013-2016. Czyli tu macie 2011, 2013, bardzo dużo czasu na to poświęciłem, zdecydowanie za dużo. Przechodzimy do tej książki. No i dobra, powiedziałem, że jest to dość krótkie, że niecałe 200 stron i tak naprawdę 200 stron czego? Po przeczytaniu tej książki jakiś czas temu zanotowałem sobie takie zdanko, że w sumie to jest taki zbiór pomysłów, które gdyby Mes umieścił je w piosenkach, to brzmiałyby trochę przypałowo, ale umieścił je w książce, dodał do nich troszkę więcej drugiego dna i takiego głębszego sensu i dał nam do przeczytania. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak naprawdę było, że Mes wziął dwa pomysły na piosenki, jeden o zabiciu swojego ojczyma, a druga o zabiciu najpopularniejszej polskiej influencerki. Potem rozciągnął to wszystko do granic możliwości, dodając nam trochę traum z dzieciństwa i trochę swoich przemyśleń, tego głębszego sensu, o którym wspomniałem. Tym bardziej, że kiedyś już od Mesa dostaliśmy bardzo podobny utwór. Na płycie Zamach na Przeciętność mieliśmy utwór o tytule Zamach na Jana K., gdzie tam główny bohater tego storytellingu zabijał oprawcę nowo poznanej dziewczyny. Ci, co znają twórczość Piotra Tego Typa Mesa Szmita, wiedzą, że jest wielkim fanem Charlesa Bukowskiego i tak nie mogłem o tym tutaj nie wspomnieć, bo też nie sposób zauważyć, że był on dla niego wielką inspiracją przy pisaniu tej książki. Naprawdę, jeżeli przeczytaliście chociaż jedną książkę Bukowskiego, to od razu wyczujecie go tutaj na tych stronach. Mes nie nudzi, od pierwszych stron kąsa, łapie nas za łeb i rzuca nami o ścianę, mówiąc nam wprost, co mu się nie podoba. W dodatku nie szczędzi wulgaryzmów, którymi opisuje swoje obserwacje, które podaje nam tutaj na tych stronach, które aż biją taką bezczelnością, taką arogancją i można powiedzieć, że są aż takie niegrzeczne, kiedy je czytamy. Można tak powiedzieć w ogóle? To zdanie miało sens? Czy to dobra rekomendacja? Nie wiem. Ale kurczę, no dla mnie ta książka jest jedną wielką wypadkową tego wszystkiego, co się wydarzyło w blisko 40-letnim życiu Piotra Tego Typa Mesa Szmita. Czy czuć, że jest to książka napisana przez rapera? Tak. Czy czuć, że jest to książka napisana przez Mesa? Bardzo. Czy coś się wydarzy, jak ją pominiecie? I czy może ją przeczytać każdy? Pewnie, że tak. Czy jest to zła książka? Pewnie, że nie. Ja sam teraz, przygotowując ten materiał i opisując te książki, zajrzałem sobie do niej ponownie, żeby dodać kilka słów takich bardziej soczystych od siebie i przyznam wam, kurczę, szczerze, mam ochotę przeczytać ją jeszcze raz. Kurczę, no zjecie ją szybciutko w jeden wieczór jak maczka na gastro, także przeszukujcie księgarnię, może uda wam się znaleźć ją w jakiejś promocyjnej cenie. Mi się udało jakoś, chyba pamiętam, na stronie Empiku kupić za mniej więcej połowę jej wartości, więc naprawdę polecam, bo to dobra książka. A, no i Kaśka Nosowska ją poleca. No to już w ogóle hej. To jest świetna książka. Artysty, którego pewnie znacie, nazywa się Ten Typ Mes. Człowiek ma dar. Leży mu słowo w dłoni. A jak was moje słowa nie przekonały i słowa pani Katarzyny, to może zrobi to utwór, który Mes nagrał specjalnie na potrzeby promocyjne tej książki o takim samym tytule, jak i ona. No i co? Chyba sobie poradziliśmy, nie? Tu jak się bardzo światełko się odbijało w okularach? Nie wydaje mi się. Chyba sobie poradziliśmy, chyba było ok. Myślę, że na dwóch książkach spoczniemy, że będę to dzielił po dwie książki, bo jak widać trochę tego jest. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną w tym odcinku, bo kurczę, no trochę mnie nie było, ale myślę, że było ok. No nie? Trochę wypadłem z rytmu, ja to czuję. I trochę za dużo takiego ogólnego tutaj dałem wam pierdzielenia, pierdolenia, pieprzenia. Muszę to robić, żeby wrócić do formy, także co, serdecznie wam dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Zapraszam do następnego, bo pewnie będę je wrzucał jakoś niedługo. Trochę tej serii myślę, że będzie, skoro tych książek też trochę jest. W ogóle przeczytałem wszystko. Wszystko przeczytałem, brakuje mi, kurde, 3 książek, brakuje mi książki Grubsona, którą da się kupić na szczęście i obiecuję, że nadrobię i o niej też na pewno opowiem. Brakuje mi książki Jentkera, której się nie da kurwa nigdzie kupić. Jeżeli ktoś to ma i chce się tego pozbyć, bo no nie wiem, no trochę jakby, no może źle robię, ale nie przypuszczam, żeby to było jakieś dzieło najwspanialsze i chcę się tego pozbyć i chciałbym ją sprzedać, żebym ją przeczytał i przestrzegł przed kupnem kogoś, to może chcę wydać na Allegro za to 200 zł, to poproszę, dajcie mi znać, bo ja chętnie ją przeczytam, chętnie się z tym zmierzę, tak samo jak chętnie się zmierzę z książką Kaliego, która kurczę wyszła w 2012 roku, o ile dobrze pamiętam. I nie da się już jej nigdzie kompletnie kupić, też tam raz na jakiś czas się pojawia aukcja na Allegro. A myślę, że też to byłby fajny odcinek. Sami widzieliście, widzieliście albo i nie widzieliście, bo się nic nie działo, no to nic nie widzieliście, że pustka na Instagramie, pustka w ogóle na kanale. Chciałbym to wszystko wyjaśnić trochę i zrobić małe Q&A, bo mieliśmy niedawno rok kanału RapGlass, mimo że przez pół roku się nic nie ukazywało, ale hej, rok to rok. Możemy to uczcić Q&A, Ask Me Anything, możecie pytać o cokolwiek, możecie pytać o ulubionych raperów, możecie pytać o to, jaki mam rozmiar buta i które buty najbardziej lubię. Nie wiem, czemu ja wam w ogóle mówię o to, co macie pytać. Po opublikowaniu tego odcinka, czyli no teraz, piszcie do mnie na Instagramie, Instagram RapGlass, wbijajcie tam, piszcie do mnie, ślijcie niewinne DM-y. Będę to odczytywał i zbiorę to wszystko i nagram odcinek z Q&A, jak już poopowiadam o tych książkach i tutaj wam dostarczę, to wam dostarczę trochę wiedzy o samym sobie, no bo hej, czemu nie? Także do następnego, pa pa!